Hej! Cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light 2. Co ciekawe, generalnie przed chwilą właśnie wczytałem grę i bardzo dziwna rzecz się stała, gdyż tak dosłownie końcówkę dialogu usłyszałem i aktywowało nam questa z Talią. Mamy o niej porozmawiać, porozmawiać o kolejnych książkach, także musielibyśmy wrócić na statek i tak pewnie tam dzisiaj pójdziemy, bo w końcu zrobimy misję główną. Generalnie nie będę chyba zmieniać tego ekwipunku, wybaczcie, nie chcę się tego za bardzo przeglądać. Mamy nowe upgrade'y. Skok lądowania nie jest jakąś super ekstra opcją, ten zryw też niekoniecznie. To taranowanie, ale też raczej nie będę o tym pamiętać. Generalnie wysokie skok bezpośrednio po wślizgu, nie tracąc impetu. Weźmy może to. Skacz podczas, aby dotrzeć na górę. O właśnie, proszę, to się najbardziej przyda zdecydowanie. Jeśli chodzi o te upgrade do walki, fala uderzeniowa przy spadaniu, z broni dystansowej w sumie w ogóle nie korzystam. Wykonaj skok po roztrzaskaniu. To nie jest głupie. Może. To też nie bardzo, te odbijanie pocisków to takie. Tu możemy wrogów odpychać. Weźmy to może. Być może będą to pamiętać, żeby to tego używać. Dobra, to w ogóle broń fajnie by było zmodyfikować i chyba nawet mogę, żeby ją trochę naprawić, to w sumie wezmę sobie. Weźmy sobie efekt ognia. Czemu nie? Ona jest bardzo przyjemna, ta brońka, dobrze mi się z niej walczy, także sobie upgrade'nijmy ją jeszcze, żeby na dłużej starczyła. I tak, mamy to zadanie dla gońców, mamy wrócić do gildii, dostarczyliśmy w poprzednim odcinku wiadomość, także tam pójdziemy na sam początek. A później pewnie już na statek naszych tych SP-ków pójdziemy i zobaczymy, co tam się będzie działo. Czyli tak, trochę minie po drodze, ale tu jest jeszcze jakieś nieodkryte miejsce, zahaczyłbym sobie o nie. Być może jeżeli mi się uda, to dam radę je stąd wypatrzeć. Także się ustawmy tutaj i włóżmy nie to, to. No tak prawie, niedużo, o tu w ogóle coś jeszcze musi być, czego... Nie wiem, jako pytajnik, ale oznaczmy to. No, halo. Dziękuję. Tam pewnie też jest jakiś sklep, czy coś takiego. Zresztą, dobra, nie będę tego oznaczać. Tam jeden pytajnik mnie nie zbawi. I tak pewnie jeszcze będziemy pod ten wieżowiec VNC iść. Także wróćmy sobie do gildii gońców i w sumie możemy zrobić to quick travelem. Ogólnie skorzystamy sobie trochę mocniej z quick travela, bo wpierw możemy tutaj do gildii gońców, a później też do naszych towarzyszy na statku SP-ków. Także no. Tylko ja nadal nie wiem, jaka jest najbardziej optymalna ścieżka stąd do naszych właśnie gońców. Ciągle mnie to zastanawia i ciągle do końca nie wiem. Także pójdę mniej więcej, no wydaje mi się, że w tą stronę ostatnio polazłem. Jezus Maria, coś mi blokuje. Takiego bardzo prostego. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mogli gdzieś wskoczyć wyżej i że tu jest chyba wejście. Tylko... Ono jest strasznie... Nie jest. Czy jest od drugiej jeszcze strony? Najgorzej to jeszcze wyjców jest w pizdu. Zaraz mnie zaczną ganiać. Co już w ogóle będzie niefajne. Tam jest to wejście. Dobra, pościg się niestety rozpoczął. Ale dobra, już przynajmniej wiem, gdzie jestem. I chyba wiem, jak się dostać do gońców. Więc nie jest to jakaś bardzo szybka i fajna droga. Tym bardziej, kiedy napieprzają w ciebie zombiaki w tonie dłużej. Ale dobra, tu możemy sobie wskoczyć, tu możemy przeskoczyć sobie tutaj. A, no to świetnie, to źle bardzo poszedłem. Dobra, możemy zeskoczyć tu. Możemy wskoczyć tu, dobra, i tu jest gildia gońców. Mają strasznie chujowe dojście, naprawdę. Ale dobra, tu już będziemy bezpieczni, także wróćmy i oddajmy pierwsze zadanie dla nich. Aha, tylko musimy poczekać, aż nam zniknie pościg, ale proszę bardzo. Finished. Well done, Hotshot. Your first delivery was a success. Did I do the Pharaoh proud? Funny. If by Pharaoh you mean me, then I approve. Now come back when you're ready for more. They're not all gonna be that easy. Zapewne mogę od razu przyjąć kolejne zadanie, dokładnie, tak więc robimy to oczywiście, tylko pewnie go teraz nie wykonam. I'm back for more. That's the spirit! And before I send you on your next run, I have another history lesson for you. This time, I'm gonna take you farther back to Mesopotamia. Like 9500 years ago, when
writing itself was invented. Writing? Wow. Expressly for the sake of deliveries, no less. People used to order goods by sending out clear tokens. Each one had notches carved in them to show how many items they wanted. So I'd send you a clay token with three notches, and you'd send me three items, like fish or hats. Aye, something like that. It's what started everything we do. Everything the Carrier's Guild is about. Oh, I guess we're not just messengers after all. No. Now take this box where it needs to go. It's fragile, so be careful. No dobra, tu oczywiście będziemy mieli tonę fetch questów tak naprawdę u tych gońców. Nie będzie to może jakieś bardzo pasjonujące do robienia, ale okej. Oj, co ciekawe, znowu mamy pójść na statek chyba, albo mi złe zadanie, nie, złe zadanie mi śledzi. Gdzie to nas prowadzi gońcy 2? Zobaczmy, jeżeli to jest po drodze, to może zrobimy. No tak, średnio. Ale możemy tam pójść, takie trochę kółko zrobimy, ale już generalnie będziemy... A, tu jeszcze miałem w ogóle... za dnia przyjść, tylko teraz jest noc, czyli no teraz nie bardzo. Także pójdziemy w stronę Stróżów Prawa, ale zahaczymy sobie o tą dostawę, czemu nie? Stamtędy chyba nie wyjdę od nich, także musimy pójść tędy. Niestety. Nie bardzo też tam mam gdzieś szybko podróż w pobliże, tak więc musimy pobiec sobie trochę tak normalnie. Po ulicy, co oczywiście nie jest za bezpieczne, bo wejców tutaj jest w pizdu. I jeszcze trochę. I już niestety zaczęli pościg. Także niemilutko. No come on, do góry idę. No właśnie, dziękuję. Już myślałem, że mi nie wyleci. To by było bardzo, bardzo niefajne. A tak to sobie tędy przynajmniej wejdziemy trochę wyżej. Tylko jest tutaj zombiaczków dalej jest dużo. Jestem ciekaw w ogóle, bo gdzieś może raz jak grałem w tą grę miałem wyższy pościg niźli pierwszy poziom. Na pewno wiem, że jest achievement za ucieknięcie od... pościgu czwartego poziomu, ale no to naprawdę trzeba chyba specjalnie to robić, bo tak normalnie to uciec jest bardzo łatwo, jak widać, bo właśnie to zrobiłem. No ale dobra, chodźmy dalej. Za chwilę będziemy na miejscu, gdzie mamy tą dostawę. Także zobaczmy, tylko dziś będziemy musieli wejść pewnie do środka, czy to może nie być aż takie proste, ale wydaje mi się, że tu wystarczy, że się spuścimy w dół. Come on, AD. Okej. Okay. Czy to tutaj? Powinno to być tutaj, tak jest. I have a package for you. What's my brother sent this time? Oh, very funny, Angelo. What is it? A clock. A busted one. Yeah, I was careful. You did fine, son. He sent it busted. His little joke. I don't get it. My brother Angelo is a cynic. I'm 84. He's the baby of the family at just a year younger. So he sends a busted clock. Who needs a clock these days, especially at our age? What is time anymore? Do you even know what day it is, precisely? Well, not really. Right. It's just the next day after the day before, and that's how it'll go till we die. And that's funny? Okay, so Angela won't be headlining any comedy club soon, if there were any. But this old man finds him amusing. Thank you, son. No dobra, to taka tam przyjemna, szybka dostawa. A teraz możemy już cisnąć, nie wracać do gildii, bo nie chce mi się. Niestety nie mogę teraz mapy otworzyć, kiedy szybuję, ale dobra. Mniej więcej w tą stronę jest dostatku. W sumie to mógłbym użyć szybkiej podróży, żeby się tam dostać. Także może to, że tutaj teraz szybuję, nie jest najlepszą opcją. Zaraz zobaczymy, bo dobrze, jakby mnie jeszcze żaden wyjec nie napadł. Także teraz sobie użyjmy tego i dziabnijmy quick travel, lecimy tutaj. Pogadamy wpierw o książkach, a później już zrobimy questa głównego. Żeby tutaj nie chce się tego śledzić, chce się tutaj użyć szybką podróżą. O właśnie, dobra. Także szybka podróż w takim razie na statek naszych speków. No i co? Pójdziemy też pogadać z Juanem. Mamy dla niego wódkę, spróbujemy go chyba upić, żeby nam coś powiedział, a właściwie żeby ogarnął tą dostawę tych świateł UV, którą miał.
dla speków ogarnąć, żebyśmy mogli dostać się do tego wieżowca VNC, bo to jest nasz aktualny cel tak naprawdę, ale musimy go oświetlić przy pomocy właśnie lamp UV i to jakichś pewnie mocniejszych, żeby po prostu mogło, udało nam się tam przejść, dlatego że to jest podobno największa ciemna strefa w mieście, jaka istnieje. Po prostu ci zarażeni są zamknięci w tym budynku. Tam ci najtranerzy w końcu polegli, kiedy próbowali zdobyć ten budynek i chyba to właśnie radiostację aktywować tam na jego szczycie. To też będzie nasz cel ogólnie. No ale zobaczymy. Na razie chodźmy do naszego pana bibliotekarza, a właściwie do jego pomocniczki, bo mamy z Talią pogadać odnośnie tych kolejnych książek. Także z nią pogadamy, no a później zobaczymy, gdzie będziemy musieli się udać, żeby te książki znaleźć. Nie wiem, czy to zrobimy w tym odcinku, przekonamy się później. I have to say, Aiden, I haven't seen Albert this happy in forever. Thank you for what you're doing. Here's a list for your next book search. I've enjoyed our talks, but I tend to hog the conversation. Are there any questions you'd like to ask me? Czemu nie? Well, actually, I am curious about something. Wonderful. What would you like to know? I get that you're a romantic, but are you into subjects like science? An interesting question. Hopefully my answer will be worthy of it. You ask, though, as if they are entirely different ends of the spectrum. But to me, they are parallel notions. Whether it's science or romance, answers to questions are often best guesses based on what can be observed. With a different perspective, the same information leads to a different answer. For example, the sun was once a fiery god that, with better observational tools, was revealed to be but a fiery ball of gas. How do you feel about science? Especially given its role in our current mess. Jest bardzo okej. Science is just a tool, like a hammer. You can use it to build the shelter or bury it in someone's skull. A vivid but effective example. Hopefully we'll see more shelters and fewer of the other. Hurry back so we can speak some more. Of course, I'm looking forward to it. No miejmy nadzieję, że będziemy mieli tutaj ścieżkę romansową, w to trochę idę. Tutaj oczywiście wykorzystując tę opcję na dodatkową rozmowę. Dobra, także mamy dwie lokacje na to, ale jak mówiłem, na razie nie będziemy tego robić. Lecimy zrobić misję główną, porozmawiać z Juanem ponownie. Zobaczymy, czy tym razem będzie nam w stanie, wybaczcie, ogarnąć to, czego potrzebujemy. He is a snack, isn't he, dear? Care to join? More the merrier. No, thank you. Oh, have I embarrassed you? I'm sorry, I do have that effect on people. I'll wait for you, but make it quick. I must admit, I admire your persistence. Almost curious what you do after I send you packing, yet again. You'll regret it. ...16-year-old Highland single malt. Modeled the year before the pandemic broke out. Czemu, Aiden, odmówiłeś Trisomu? Jakby, come on! Taka zajebista oferta. Szkoda, że nie miałem na to wpływu. God damn it. I've read that one barrel of this stuff sold at auction for over $500,000. What a sublime present. No jak już taka dobra, no to pijemy, nie? What can I say? You broke down my defenses. So, you're still after those lamps. Did Matt tell you why he wanted them? Why he really wanted them? Yeah, to take control of the TV tower. Wait, he's serious?
Is he crazy? Nobody tried that for over a decade. So I guess it's dangerous. That's what the lamps are for. But lamps need electricity to run. The last I heard, the juice ain't flowing there. People have tried to take it without power. Heroes and fools alike. All ended up as volatile snacks. That's Matt's problem. What do you care? I care because something's not right. Can't you sense that as well, Aiden? Matt wants to prepare to defend the city from the Butcher's coming attack. So we should start building him a monument, right? Only problem? The Butcher isn't planning any attack. How do you know? I have my spies. Among the renegades as well. Since the end of the war, we have occupied the city center, while the colonel squats in the dam. One push of a lever, and half the city will find itself under toxic water. The colonel is not stupid. He knows war would be the end of everything. So why did the Butcher attack the canteen? That's in the city center. Good question. Maybe it wasn't the colonel who gave the order. Something more is going on. It's something we don't yet understand. No gościu coś wie i jak już się do niego dotrze, to jest cennym sojusznikiem, bo dużo informacji nam powiedział. Zapewne to jest oczywiście robota Waltza, to o czym on teraz mówi. What about the UV lamps? Why does he want them then? Jack is hiding something. For a while now, he's been ordering way more lamps than he could possibly need. And then some of those lamps always disappear. No accounting for them once we deliver. Why would Jack skim UV lamps? And here, friend, the mystery takes flight. Jack never got over the fact that he didn't defeat the Butcher back when he had the chance, years ago. He knew that if he attacked the dam, the colonel would close the floodgates. And the rising water levels would push the chemicals up out of the ground, burning through everything that lives in this city. It's been a stalemate for over 10 years, each waiting for the other to make a move. But then, someone turned the power on and something changed, and the renegades attacked the canteen. I'm not here for my health, Juan. I need the lamps to... To find out what happened to your sister. Right, Aiden? I told you I got my spies. Might be able to find something out about Waltz and your sister. Specifically about the GRE scientist you and Matt are trying to contact. I'd even say with my resources, I can find this person faster than Matt. I actually doubt he's able to find them at all. Wiecie co? Ja z nim pójdę, bo gościu się naprawdę wydaje być potężny i wie co mówi, a Matt tak nie do końca, plus jakoś SP-kom bardzo nie ufam. Dobra, zróbmy tak. Let's help each other. Smart man, Aiden. Barely in town a minute and you picked the right side already. I'll give you the lamps. That'll keep Matt from getting suspicious. But then, go to the cathedral. There's a guy hiding out there. Total nutjob, but a tech savant. Get him to fix this old piece of spy tech. If we get it working, we can bug the transmitter Jack wants to place on top of the VNC spire. Have him do his thing. By tapping Matt's comms, we'll find out what he's doing with the extra lamps. And knowing's half the battle, kiddo. Podoba mi się podejście tego gościa. W ogóle bardzo mi się on podoba jako postać. Tak, wiem, że teraz będę musiał stąd wyjść, bo niestety Aiden nie chciał do was dołączyć. Dobra, mamy się udać do katedry St. Paul i spróbować naprawić jakiś stary sprzęt szpiegowski. Ciężko to wymówić. No myślę, że to jest spoko opcja, że się z nim teraz skumplujemy. O, i w ogóle będziemy mieli tutaj nową lokację do zeksplorowania. Nice. Fajnie by było, jakby tu mi się kuźwa quest naprawił, no ale tego nie sprawdziłem w necie. Kiedyś to pewnie w końcu zobaczę. Ale teraz, jako że mamy tutaj fajną rzecz do zrobienia w nocy, to pójdziemy sobie chyba w ten sposób. Także ciepnijmy sobie quick travel. Nie wiem, po co ja zacząłem śledzić tam tego questa przy tej wieży. Not much, just that people say it's haunted. Haunted? By what, a ghost? Yeah, right. Anyway, the cathedral's been locked up for years, but there's scaffolding around it. You can probably use that to climb to a window and get inside.
Okej, okay, jeszcze się z nami skontaktowała Owen, ale na szczęście nam to przerwało, kiedy poszedłem tutaj. Weźmy sobie to, ustawmy za cel, ale pójdziemy wpierw zrobić wiatrak, a później pewnie szybko tu. Still sure you want to run errands for Juan? Might as well. Suit yourself, big boy. Okej, okay, mam wrażenie, że nam trochę znowu ucięło dialogu. Tutaj gdzieś gra ma czasami jakieś problemy z odpalaniem tego w odpowiednich miejscach, niestety. Nie jest to za fajne, ale dobra. Możemy sobie za to tutaj jakieś miejsce nowe odkryć. Wyzwanie parkurowe. Dobra, spoko. Tu sobie wejdźmy po tym. Dziękuję. Tu jest jakaś taka wysepka, czy coś w tym stylu. Gdzie ten wiatrak? Bo tu wiatrak gdzieś był. Też bym go sobie zrobił. To nie powinno dużo nam czasu zająć, ale muszę do niego dojść. O, świetnie, nie trafiłem w ten, w linę. Trochę lipa, bo musiałem zanurkować. No, no dobra, tu wyjdziemy. Niestety prosto pod wyjca. Także to może nie być zbytnio fajne, ale zobaczymy. Dobra, wyspnijmy się. W takim razie... No come on, AD. Dawaj. Dobra, i to jest gdzieś tutaj. Także spróbujmy uciec od wyjca. I niestety się nie udało. Czyli mamy pościg na sobie. Co nie jest za fajne. Bo chyba nie bardzo dam radę od niego uciec sensownie. A on też tutaj może być trochę trudniejszy, bo to jest na wyższy poziom lokacja. O, co ciekawe, renegaci pilnują tego wiatraka. No tak, bo to jest ich w ogóle... To jest ich w ogóle dzielnica. Okej, okay, jeszcze przez przypadek podpaliłem ich, spoko. Znaczy oni sami weszli w swoje ognisko własne. Także to jest spoko, że sami sobie poszkodzili. Tu jeszcze trochę zakażonych przyszło. Ało, kurwa. O, co ciekawe, mogłem jakiś ten, jakiś mocniejszy atak, co ciekawe, zrobić. Od tego to się mogłem odbić przez chwilę, ale już nie. Dobra. Ja też w ogóle gdzieś mam ten, przecież ten atak jeszcze... O Jezus Maria, serio? Nie, naprawdę? Nie trafiłem? No, come on. O, teraz ja się pochwaliłem, świetnie. Dobra. Umierajcie. No, come on. Mogłem go rozdeptać, ale trochę nie zdążyłem. Gdzie ty jesteś? Dobra, okej, okay, udało się zrobić uniczek, dobijmy. Okej, okay, jeszcze tego tutaj pana zombiaczka fajnie by było zabić. A, okej, okay, on ucieka ode mnie, to spoko. Dobra, trochę się zmęczyłem walczyć z tymi renegatami, też gra tutaj nie zadziałała jakoś super ekstra płynnie, ale już jest w miarę ogarnięta. Kurde, chyba się nam też w ogóle kończy noc, bo się jakoś jasno zaczyna robić. To pewnie nie zrobimy tamtej aktywności. No, kurwa, serio? Ale i tak bym nie zdążył, bo to jest w ogóle szpital chyba. Na szpital trzeba dużo czasu, nie? Tak. Także to by nie miało sensu. Jak wejdziemy na wiatrak, na pewno będę chciał zrobić sobie... jak to się nazywa? No co? Halo? What? To co ja tu mam niby zrobić, jeżeli nie to? To musi być to. Nie wiem, czemu mi się jeden teraz nie chwycił. Jakieś oszukane. Dobra, czekaj, masz sobie to grzecznie, zjedzie na sam dół. Okej. Okay. Złap się, AD, dziękuję. Nie wiem, czemu nie chciałeś zrobić tego wcześniej. Okej, okay, dobra, no już teraz powinno pójść z górki, mam nadzieję. Tu być może nawet po prostu właśnie zrobimy sobie jakiś wall run. O kurwa, dobra, chyba się zbugowałem, to nie jest za fajne. Ale dobra, okej, okay, żyjemy. O dobra, wskoczę stąd, super. Ale potrzebujemy jeszcze wyżej, to możemy zrobić tak i jesteśmy, proszę bardzo, aktywujmy wiatrak. Zgaśmy też lampkę, żeby nam tutaj nie świeciła prosto w twarz, kiedy jest jasno. Także naprawiamy wiatrak, zaraz sobie zrobimy mały zwiat po okolicy i pójdziemy bezpośrednio do katedry. No to wychodzi, bo nie ma nocy, to już nie będziemy do nocy czekać. Generalnie. Dobra, przeminę to. Nie jest to jakaś bardzo pasjonująca animacja. Wiatrak jest on aktywowany. Okej. Okay. No ale tak czy siak, jak mówiłem, w stronę katedry iść będziemy, tylko wpierw możemy sobie chociażby też odkryć, bo na pewno tutaj coś nam pokaże w niej, tylko to jest chyba proste oznaczenie. Tu jest jakiś kolejny wiatrak, tam jest jakiś kolejny kościół, tam mamy jakąś kolejną rozgłośnię radiową, ale to jest oczywiście dla nas aktualnie zablokowane. Tam jest rzut, tylko nie wiem, czemu mi go nie chce złapać. O właśnie, dobra. Coś jeszcze też by było, ale nie bardzo mam jak to zobaczyć. Tam też, co ciekawe, mi jeszcze coś próbuję pokazać. Tam jest pewnie ten, kolejna wieża, dokładnie. Dobra, jeszcze się rozejrzyjmy w tą stronę, bo mamy dobry vantage point. Także sobie... Okej, okay, tu widzę jakoś wpis do kościołów. Wszystkie to są...
Wszystkie to są miejsca, które możemy sobie podkrywać. Mamy też wiatrak kolejny. To jest nasza główna katedra, do której chcemy pójść. Dobra, tu jeszcze coś mi gra chce oznaczyć. Nie wiem, czy da radę, bo możliwe, że to coś jest trochę za daleko. Dobra, ale i tak sporo się udało. A możemy sobie zjechać po linii, chociaż chyba lepiej będzie, jeżeli odpalę jednak paralotnię. Na niej więcej zrobię tutaj niż tam na tej Tyrolce. Także poszybujmy sobie w tym kierunku. Dosyć tu widzę pusto. Nie ma za bardzo jakiejś aktywności, przynajmniej póki co nie widać. Też żadnych pytajników gra mi nie pokazuje. Także lecimy po prostu dalej. Możemy sobie tutaj przeskoczyć szybciej. I tu jeszcze jakieś mi rzeczy pokazało. Jak tu mamy konwój. O, świetnie, prawie spadłem. Ale to nic. Dobra. Okej. I tak, z tego co Luan mówiła, no to musimy wejść do tej katedry jakoś przez okno. Dlatego, że nie ma tam wejścia. Jest to ono zablokowane. Tutaj też gdzieś jest wiatrak, tylko nie wiem czemu on jest pokazany na czerwono w ogóle. Generalnie. Żebym nie mógł go zrobić? O co chodzi? Wymagany hak, tak, nie mogę go zrobić, czyli tu wszędzie hak jest wymagany. Ale dobra, i tak tam nie chcemy iść, chcemy iść do katedry. Czyli musimy sobie zeskoczyć tutaj, zeskoczmy na samochód. I w ogóle, mam trochę mało życia, weźmy sobie ją, może trochę podleczmy, żebym miał w miarę full. Dobrze by było te leki też ulepszyć, bo teraz to one mi bardzo mało odnawiają rzeczy. Uj, leciał. Trochę zbezcześcimy, ale to nic. I wybaczcie za to szybkie cięcie, ale musiałem sobie pokaszleć. Być może za chwilę będę musiał zrobić takie cięcie jeszcze raz, ale zobaczymy. Tutaj póki co mamy to rusztowanie. I tutaj mamy wejście, proszę bardzo. Także wespindrajmy się. Jeszcze wyżej. Damy radę? Prawie. Znaczy, jeżeli zrobię wall runa, to chyba... Nie? To jak ja mam się tam dostać? Dobra, no pewnie jakoś tędy. Tam się mogę wybić. Proszę bardzo. Dobra, i tutaj mamy wejście. Cyk, cyk. Dobra, zeskoczymy sobie w dół. I pytanie, szukamy tutaj kogoś. Podobno ten ktoś ma być jakiś dziwny, ale będzie w stanie nam naprawić ten sprzęt szpiegowski. Okej, okay, możemy sobie zrobić YOLO, także zjedźmy sobie. Czemu nie? Welcome, stranger. This is where your journey ends. Many have come here. None have left alive. Sometimes I wonder what you feel. Primitive beings, thieves overcome with greed, surrounded by wonders you cannot comprehend. And then I get bored of wondering and just kill you. What the fuck happened here? Hey! You there? My name's Aiden. I just want to talk. Okej, okay, jakiś goście sobie wykorzystuje tutaj akustykę katedry, żeby ludzi straszyć. Podobno tutaj poginęli. No mamy jakichś w ogóle lekarzy tych GR, którzy popadali. Wejść tutaj, a możemy. A to zobaczmy. Czemu nie? Coś tutaj będzie dodatkowego? Okej, okay, no są chemikalia. Możemy tędy przejść. Gdzieś są inhibitory, ale nie z tej strony. To nie wiem, po co tutaj wlazłem, ale dobra. Mogę sobie to w ogóle tak przeskoczyć. Nie przechodząc przez to, chociaż nie wiem, po co to było. No dobra, rozejrzyjmy się. Mamy mnóstwo trupów. Ale mam też za to jakiś mołotow. O, czemu nie? Podniesiemy sobie. Tu lek. Jakiś też, także też zbierzmy. Gra nas przygotowuje do walki. No jestem ciekaw, co tutaj spotkamy. Znajdź specjalistę w katedrze. Idziemy dalej. Feel Leto's run. Okej, okay, czyli mamy jakiegoś dojebanego tego zarażonego, dobra. Możemy sobie na niego, może poświecić, no nie możemy za bardzo. W sensie coś tam to może i zrobiło, ale
nie jakoś dużo. Dobra, gościu sobie tutaj hoduje potężnego zarażonego, jak widać. Chociaż on nie jest jakiś bardzo, bardzo mocny, będzie nas ciskać kamieniami. Także trzeba uważać. Dobra, weźmy mu trochę, zróbmy kuku. Okej, dobra. Co to? Okej, więcej przyjdzie tych zakażonych jeszcze, ale dobra. Ten Leto zaraz padnie. Dobra, tylko weźmy tych może mniejszych teraz. Troszeczkę poeliminujmy, żeby mi nie przeszkadzali za mocno. Tutaj. Dziękuję. O, double kill, nice. Dobra, chodź tu, dawaj. Atakuj. Okej. I dobijamy. No dobra, udało nam się pokonać Leto. Idziemy zaraz pana Kurta znaleźć. Tu w ogóle jeszcze jakaś wojskowa apteczka. Spoko, przyda się. W ogóle mamy tutaj trochę medykamentów. Sobie ich poużywam, ale na tym ten odcinek zakończymy. Do pana specjalisty w katedrze, który właśnie chciał nas zabić. Pójdziemy w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.